Dzień dobry, cześć. Fajnie, że się spotykamy. Wiem, teraz sobie pomyślisz, co ten stary facet widzi w tym fajnego. Ale tak się składa, że ten stary facet, właśnie powiedziałem o sobie w trzeciej osobie, był kiedyś dokładnie w tym samym miejscu, w którym ty się znajdujesz teraz i miał te same dylematy i tak samo był zdezorientowany. Gdzie studiować? Co studiować? Przecież to jest decyzja na całe życie. Trzeba ją podjąć w momencie, gdy się to życie zaczyna, bo cały świat stoi przed tobą właśnie dziś. Ale masz to szczęście, którego ja nie miałem wtedy, gdy podejmowałem tę decyzję, że masz mnie. Bo ja postaram się przedstawić kilka argumentów, które być może pomogą ci podjąć słuszną decyzję. Na pytanie gdzie, odpowiem w Szczecinie. Ja nie jestem ze Szczecina, ja tutaj przyjechałem na studia i zostałem, bo doszedłem do wniosku, że nie ma lepszego miejsca na ziemi do życia. Miasto, które leży nad dwoma jeziorami, miasto, które jest zielone, wypełnione zielonymi alejami, parkami, a w samym centrum Szczecina są jasne błonia, które do złudzenia przypominają National Mall w Waszyngtonie. Więc jeżeli chcesz poczuć klimat amerykańskiej stolicy, proszę bardzo. To wszystko jest w otoczeniu jeszcze dwóch puszcz. Bukowej i Wkrzańskiej. Ale oczywiście nie samymi puszczami i zielenią człowiek żyje, a student tym bardziej, dlatego uspokajam. Poza tym wszystkim jest miasto. A w tym tak zwanym city masz do dyspozycji największe w tej części Europy centrum handlowe. Są oczywiście kina, muzea, teatry, kluby, restauracje, bary, wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. I to wszystko znajdziesz w Szczecinie, więc jeżeli masz do wyboru jakiekolwiek miasto w Polsce, no to Szczecin jest na pierwszym miejscu w tym rankingu. Jaka uczelnia, czyli którą wybrać, no i co studiować? Na pytanie, co studiować, odpowiedź jest bardziej złożona i tutaj na szczęście pomogą mi eksperci, naukowcy, wykładowcy, praktycy i autorytety, które wszystkie spotkasz na ZUCie. I to jest taka też między nami okazja jedyna w życiu, kiedy będziesz mógł przez najbliższe lata współpracować z ludźmi, którzy kreują nasz świat. To oni patentują wynalazki, opracowują nowe innowacyjne rozwiązania. I to dzięki nim ZUT właśnie jest na pierwszym miejscu w rankingu pod względem opatentowanych rozwiązań. Na drugim miejscu pod względem innowacyjności w Polsce. Na tej uczelni studiuje 6 tysięcy osób, a tysiące nie mogą się mylić, prawda? Mało tego, bardzo ważna informacja i to sobie zapamiętaj, zanotuj. Po tej uczelni, po tej szkole, po tych studiach z dyplomem w ręku, bez doświadczenia zawodowego będziesz otrzymywał 4,5 tysiąca wzwyż. Na dzień dobry, na start. To są dane ogólnopolskiego badania wynagrodzeń. Ja tego nie wziąłem z głowy. A ci wszyscy, którzy już zdobędą doświadczenie zawodowe i mają dyplom ZUT-u, zarabiają średnio 6,5 tysiąca wzwyż. Średnio. No to chyba możemy zaczynać powoli naszą podróż po wydziałach, ale zanim odwiedzimy poszczególne wydziały i sprawdzimy, czego można się tam nauczyć i jak rozwijać swoją karierę, wypadałoby się przywitać z najważniejszą osobą na uczelni. Czyli wędrujemy do rektoratu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gdzie czeka na nas już pan profesor Jacek Wróbel, rektor ZUT. Dzień dobry, panie rektorze. Ja przyszedłem tutaj ze studentem. Chcielibyśmy się rozejrzeć. Możemy? Bardzo proszę. Zapraszam serdecznie. Droga młodzieży, tak? To dziś w ramach otwartych dni uczelni spotykamy się w formule online. Wynika to z bardzo trudnych dla nas wszystkich okoliczności związanych z pandemią COVID-19. No, nie możemy spotkać się z wami bezpośrednio w salach wykładowych i laboratoriach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, uczelni, której mam zaszczyt być rektorem. Ale to nic straconego. Jesteśmy uczelnią innowacyjną, funkcjonującą na zaawansowanych technologiach i korzystającą z najnowszych rozwiązań techniki, więc z pewnością poradzimy sobie z tymi problemami. W końcu jesteśmy najbardziej innowacyjną uczelnią w kraju. Zajęliśmy w tym kryterium pierwsze miejsce według
prestiżowego rankingu szkół wyższych perspektywy 2020. Droga młodzieży, wybór uczelni kierunku studiów jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu, jaką będziecie podejmować po zdaniu egzaminu maturalnego, a to już niebawem. To, jaką uczelnię i kierunek studiów wybierzecie, będzie mieć ogromny wpływ na wasze przyszłe życie. Warto kierować się przede wszystkim swoimi zainteresowaniami, ale też mieć na uwadze poziom kształcenia, warunki studiowania oraz możliwości własnego rozwoju, nie tylko zawodowego. Ważne jest też dobre wasze przygotowanie do zawodu, za wykonywanie którego będziecie otrzymywać godne wynagrodzenie. Powiem wam szczerze, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to uczelnia 75-letnią bogatą tradycją akademicką, która w każdym zakresie spełni wasze oczekiwania. Oferujemy wam kształcenie na 42 kierunkach studiów na 11 wydziałach z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych, rolniczych i ekonomicznych. Wysoka jakość kształcenia opiera się na doskonałej, wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, a także nowoczesnych, świetnie wyposażonych laboratoriach i programach kształcenia dostosowanych do zapotrzebowania rynku pracy. Nasza uczelnia współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi w zakresie kształcenia studentów i praktyk zawodowych oraz prowadzenia badań naukowych. Dzięki wielu umowom i porozumieniom podpisanym z uczelniami zagranicznymi zapewniamy naszym studentom odbywanie części studiów oraz praktyk zawodowych i staży w ramach programu Erasmus+. Nasi absolwenci są bardzo wysoko cenieni zarówno przez pracodawców krajowych, jak i zagranicznych. W ostatnim prestiżowym rankingu dotyczącym zarobków absolwentów szkół wyższych nasi absolwenci plasują się na bardzo wysokiej 7 pozycji w Polsce, a na pierwszym miejscu w regionie zachodniopomorskim. I to jest chyba najlepszy wskaźnik kształcenia na ZUC-ie. Młodzieży, drodzy kandydaci, studia to czas poświęcony nie tylko na zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ale także na rozwój własnych zainteresowań oraz pasji. A możecie to czynić w licznych kołach naukowych, sekcjach sportowych AZS-u i w Parlamencie Samorządu Studentów. A osoby uzdolnione muzycznie mogą rozwijać swoje talenty w naszych dwóch znakomitych górach akademickich. Ponadto podczas studiów możecie uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w kursach dokształcających w ramach projektu ZUT 4.0 Kierunek Przyszłość. Pamiętajcie, że markę i prestiż uczelni oraz jej akademickość budują ludzie, naukowcy, dydaktycy, pracownicy administracji, doktoranci i przede wszystkim wy, studenci, do których mam nadzieję już wkrótce dołączycie. Zapraszam was zatem w wirtualną podróż po naszych wydziałach i kierunkach studiów, a także do zapoznania się z wieloma innymi propozycjami związanymi ze studiowaniem na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Serdecznie zapraszam was do podjęcia nauki w naszej uczelni. Gwarantuję wam, że nie pożałujecie tej decyzji. Zapraszam serdecznie. Dziękujemy za to zaproszenie. Przyjmujemy, no i rozpoczynamy naszą wirtualną wycieczkę po wydziałach. A od samego początku twojej studenckiej kariery będą ci kibicować specjaliści, którzy są tu po to, żeby przygotować miękkie lądowanie na rynku pracy. Chodzi o to, żeby po studiach z dyplomem w ręku trafić na odpowiednie stanowisko do firmy, która na ciebie czeka. A tym wszystkim zajmuje się między innymi pani Małgorzata Kępka z Biura Karier ZUT. Biuro Karier, nazwa mówi sama za siebie. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jak to się dzieje, czym się zajmujecie dokładnie i jak przygotowujecie studenta do tego, żeby miał to miękkie lądowanie na rynku pracy? Biuro Karier ZUT to taka specjalna właściwie jednostka, można powiedzieć, która działa na styku środowiska akademickiego i biznesu. Pomagamy wejść naszym studentom na rynek pracy, ułatwiamy kontakty pracodawców,
z naszymi studentami i absolwentami, którzy już ukończyli uczelnię i chcą wejść na rynek pracy przy pomocy właśnie nas. Jak możemy Ci pomóc? Cieszymy się, że jesteś i zapraszamy Cię na takie wirtualne spotkanie z Biurem Karier. U nas przede wszystkim pomagamy. I tutaj prowadzimy indywidualne rozmowy doradcze, staramy się znaleźć Twoje mocne strony, poprowadzić Cię w dobrym kierunku, jeżeli troszeczkę nie jesteś pewien o tym, co skończyłeś, czy dasz sobie radę, to my Cię upewnimy w tym, że dasz sobie radę, że odkryjesz swoje mocne strony, sprawdzimy Twoje CV pod kątem merytorycznym, zredagujemy Twój list motywacyjny, żeby te dokumenty były takie jak trzeba, bo często pracodawca, dostając kiepskie dokumenty rekrutacyjne, no taki kandydat przepada w gąszczu innych, tak? Fajnie by było się wyróżnić, fajnie by było pokazać się z najlepszej strony i dobrze wystartować u takiego pracodawcy. Zapoznamy Cię z technikami poszukiwania pracy, jakie są standardy rekrutacji, czego pracodawca oczekuje, choćby tego, jak ma wyglądać Twój strój na rozmowie rekrutacyjnej, co zrobić z rękami, jaką mieć mimikę, jak się zachowywać, jak dobrze zaprezentować swoją osobę. Biuro Karier powiadamia o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tutaj bardzo ważną jest współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Biuro Karier jest taką agencją zatrudnienia zarejestrowaną właśnie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Jesteśmy po prostu agencją pośrednictwa pracy. Działamy na rynku, mając oferty pracy i szukając chętnych studentów i absolwentów do podjęcia takiej pracy. Zapoznajemy z europejskimi standardami pracy również, gdyby ktoś był zainteresowany z Was podjęciem pracy za granicą. Prowadzimy webinary w obecnym szczególnym czasie pandemii, z takich spotkań typowo warsztatowych na miejscu przyszliśmy na szkolenia online. Odbywa się to bardzo fajnie. Są to spotkania z pracodawcami, którzy poszukują naszych specjalistów jeszcze w trakcie nauki i tych, którzy już naukę zakończyli. Dla Ciebie mamy tutaj bazę takich pracodawców, którzy tylko czekają, żebyś do nich przyszedł, jeszcze na przykład studiując na naszej uczelni. Pozyskujemy atrakcyjne oferty pracy, gromadzimy informacje o firmach działających w kraju. Organizujemy także na wydziałach wybranych tak zwany Dzień Pracodawcy. To jest właściwie taki dzień, kiedy firma, no obecnie oczywiście łączy się online i cały dzień jest do dyspozycji studentów danego wydziału. Prezentuje się tam, przedstawia zakres, spektrum swojej działalności i szeroko mówi o tym, czego oczekuje i czeka na chętnych, którzy by chcieli podjąć na przykład staż 3-miesięczny lub może półroczny lub praktykę w takiej firmie. Dla Ciebie, przyszły studencie, jest to bardzo ważne, aby swoje CV wzbogacać jeszcze w trakcie studiowania, czyli fajne praktyki, ciekawe także wolontariaty. To wszystko bardzo wzbogaca Twoje dokumenty rekrutacyjne i mówi przyszłemu pracodawcy, że jesteś ciekawą, pełnowartościową osobą, która szuka wcześniej już swojej drogi zawodowej. Na koniec jeszcze powiem, że Biuro Karier bardzo ceni sobie pomoc wolontariuszy. Jeżeli już będziesz naszym studentem, zapraszamy Cię do wolontariatu w Biurze Karier. Polega to na takiej pomocy we wszystkich przedsięwzięciach, jakie Biuro Karier organizuje. I jeżeli i Ty chcesz, możesz dołączyć do naszego grona. My się teraz przenosimy błyskawicznie w zupełnie inne miejsce.
Z pewnością widziałeś Terminatora. Chyba wszyscy na świecie go widzieli. Gdyby James Cameron, reżyser tego filmu, znał naukowców, wykładowców, inżynierów z ZUT-u, to na pewno część planów zdjęciowych byłaby realizowana tu, w Szczecinie. No bo gdzie skonstruować Terminatora, jak gdzie indziej, jak nie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Na miejscu jest już profesor Mirosław Pajor. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Widzę tam takie ramię, to jest chyba jeden z elementów tego Terminatora, którymi się bawicie na co dzień. Tak, to jest ramię, które służy do wykonania podzespołów tego Terminatora i nie tylko Terminatora, również Matrixa, ale i też i innych Ironmana, także wszelkich maszyn zaawansowanych. I co witam, taki student, maturzysta, który do was trafia, co będzie mógł robić, w jakim kierunku się kształcić? Witam serdecznie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Nasz wydział, w skrócie zwany WIMIM, oferuje 8 kierunków kształcenia. Mechanikę i budowę maszyn, inżynierię materiałową, mechatronikę, energetykę, inżynierię transportu i inżynierię pojazdów bojowych i specjalnych, zarządzanie inżynierią produkcji, energetykę oraz studia dualne organizowane razem z partnerami przemysłowymi. To są tak zwane inżynieria produkcji w przemyśle 4.0. Studiując na naszym wydziale po ukończeniu, nikt nie ma problemów ze znalezieniem pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasi absolwenci już na ostatnim roku studiów praktycznie wszyscy pracują. Inżynier mechanik praktycznie ma pracę wszędzie, poczynając od przemysłu elektromaszynowego, przemysł spożywczy, energetyczny, transportowy oraz nawet przemysł chemiczny, bo musicie wiedzieć, że pracując na przykład w grupie azoty, to najwięcej zatrudnionych jest inżynierów utrzymania ruchu. Pod Berlinem, jak wiesz, budowana jest potężna fabryka Tesli. Już dzisiaj werbowani są inżynierowie po naszym wydziale do pracy w tej mega fabryce. Gdzie zatem znajduje pracę nasz absolwent? Wszędzie tam, gdzie budowane są maszyny, gdzie projektowane są procesy technologiczne, wszędzie tam, gdzie mamy transport, wszędzie tam, gdzie zasilamy coś w energię, bo wszędzie tam są maszyny. Czyli można powiedzieć, że otacza nasz Matrix. Matrix, czyli maszyny coraz bardziej inteligentne, maszyny coraz bardziej skomputeryzowane. Taka jak na przykład to właśnie centrum obróbkowe za naszymi plecami, sterowane kompletnie komputerowo, współpracujące z robotem załadunkowym. Co zatem robią nasi absolwenci? Projektują maszyny i procesy technologiczne. Projektują nowe materiały do budowy maszyn. Zarządzają produkcją. Utrzymują w ruchu linie produkcyjne. Utrzymują w ruchu bazy transportowe i całe bloki energetyczne. Jeden z najbardziej dzisiaj poszukiwanych zawodów jest tak zwany integrator systemów, czyli mechatronik, który potrafi połączyć maszyny w jedną współpracującą całość tak, żeby zautomatyzować i całkowicie zrobotyzować proces produkcyjny. Zatem chcesz wiedzieć, jak działa Matrix? Zapraszam na nasz wydział. Czego będziemy cię uczyć na naszym wydziale? Po pierwsze, musisz wiedzieć, że dzisiaj mamy tak zwaną czwartą rewolucję przemysłową. Okazuje się, że to produkcja napędza rozwój ludzkości. Kolejne rewolucje przemysłowe stawiały nas na coraz wyższym poziomie technologicznym. Czwarta zakłada, że maszyny mają być inteligentne, maszyny mają być połączone w sieci komputerowej, maszyny mają współpracować z człowiekiem, czyli nie roboty, ale koboty. Roboty kooperujące ręka w rękę z człowiekiem. O tym wszystkim będziesz się uczył na naszym wydziale. Postęp w budowie maszyn zwykle jest powiązany z jakimiś nowymi odkryciami w dziedzinie inżynierii materiałowej. I tak na przykład odkrycie magnesów neodymowych dzisiaj zaowocowało maszynami CNC z niewiarygodnymi przyspieszeniami ruchu dochodzącymi do 6G, czyli 6 razy przyspieszenie ziemskie. Maszyna jest szybsza od człowieka. Nowe materiały, inteligentne materiały kompozytowe są dzisiaj wykorzystywane w budowie maszyn. Studiując na naszym wydziale na inżynierii materiałowej, o tym wszystkim będziesz się dowiadywał, będziesz budował te materiały, projektował te materiały i umiał je zastosować do budowy maszyn. Mechatronika jest nie tylko dziedziną technik wytwarzania, nie tylko w maszynach wytwórczych. Znajduje się ona również w energetyce i trafia również do inżynierii transportu, bo dzisiaj bloki energetyczne, siłownie energetyczne są sterowane komputerem. Dzisiaj
pojazd, kierowca jest wspomagany poprzez komputer. Mówimy o pojazdach autonomicznych, które samodzielnie skanują otoczenie i poruszają się w tym otoczeniu bez pomocy człowieka. Czyli siłownie energetyczne, pojazdy nowe, to wszystko to są zaawansowane maszyny obecnie w coraz większym stopniu sterowane komputerowo. Aby projektować takie maszyny, aby eksploatować takie maszyny, musimy się też wspierać komputerami. Na naszym wydziale, jeżeli realizujemy proces projektowy, to już na etapie rysunku technicznego, dalej obliczenia inżynierskie, a później cały proces wytwarzania, programowania maszyn obrotowych, to wszystko jest realizowane dziś na komputerze za pomocą zaawansowanego oprogramowania do komputerowego wspomagania produkcji. Razem z zespołem zbudowaliśmy tutaj semiautonomiczny robot do walki z COVID-19. Jest to robot dezynfekujący i powstał w ramach programu Odpowiedzialny Społecznie Protolab, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Tutaj na wydziale akurat się zajmujemy bardzo dużo takimi autonomicznymi rozwiązaniami. No i akurat pojawił się konkurs na stronie marszałka. No i stwierdziliśmy, że warto tutaj nasze badania przekuć jak gdyby i pomóc w tej walce z tym wirusem. Jest to robot czterokołowy. On jest przeznaczony teraz aktualnie do dezynfekcji powierzchni płaskich i też powierzchni powyżej, czyli na przykład klamek i stołów, dlatego ma specjalny wysięgnik i na dole i na tym wysięgniku są zamontowane zestawy dysz specjalnych rozpylających środek dezynfekujący. Ale tak przemyśleliśmy tą budowę, żeby można było go szybko przekształcić, żeby też po tym już koronawirusie nie było to rozwiązanie bezużyteczne, dlatego go można prosto przekształcić w jakiś wózek autonomiczny do przemysłu 4.0 lub nawet teraz w czasie pandemii zdemontować zbiornik, zamontować jakiś pojemnik i można transportować do stref zakażonych różne materiały, na przykład pościel. Myśleliśmy głównie, żeby odciążyć ten cały personel, który chodzi, dezynfekuje, czy to w urzędach, czy w szpitalach, czy nawet u nas na uczelni. Chodzą panie i dezynfekują tutaj i podłogę, i klamki, także żeby to zautomatyzować, pomyśleliśmy, że fajnie by było takiego robota zbudować. A myślimy o zastosowaniach w szpitalach. Tutaj również współpracowaliśmy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Oni tutaj działali na etapie konsultacji i testów tego rozwiązania, żeby był on dostosowany do warunków panujących w szpitalu. Chcielibyśmy tutaj wraz z jakimś partnerem przemysłowym skomercjalizować to rozwiązanie, czyli z naszego prototypu już przejść w taką fazę wdrożeniową, gdzie moglibyśmy oferować produkt na rynku. Zatem chcesz wiedzieć, jak działa Matrix? Zapraszam Cię na nasz wydział inżynierii mechanicznej i mechatroniki. Tak nawiasem mówiąc, zapraszam również do odwiedzenia naszych portali społecznościowych, LinkedIna, Facebooka, YouTube'a, tam dowiesz się więcej. Dziękuję, zapraszam na wydział inżynierii mechanicznej i mechatroniki. Dziękujemy bardzo i proszę uważać na tego cyborga tam za plecami. Mamy go pod kontrolą. U nas się dowiemy, jak sterować tym, żeby nie narobił nam takiego bałaganu, jak się odbył w Matrixie. A żeby nie doszło do buntu maszyn, to trzeba wiedzieć, jak je wszystkie opanować i zaprogramować. A któż może wiedzieć to lepiej niż informatyk? Dlatego odwiedzamy teraz Wydział Informatyki na ZUCie, gdzie jest już, jak dobrze widzę, profesor Jerzy Pejaś. Dzień dobry, profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, czego będziecie uczyć naszego przyszłego studenta? Na kierunku informatyka oferujemy trzy specjalności, które absolwenci są oczekiwani na rynku pracy i to jest mniej więcej też odpowiedź na pytanie pana. Po pierwsze oferujemy specjalność inżynierii oprogramowania, która obejmuje wytwarzanie oprogramowania, obliczenia równoległe, a także bardzo aktualne cyberbezpieczeństwo. Druga specjalność to inżynieria komputerowa, na której prowadzone są niekształcenie w zakresie projektowania, konstruowania, wdrażania i utrzymywania komponentów programów sprzętowych, w tym przede wszystkim systemów budowanych tak bardzo istotnych współcześnie. I ostatnia specjalność to inżynieria systemów informacyjnych, która obejmuje projektowanie, integrowanie, instalowanie i wdrażanie technologii komputerowych oraz systemów informatycznych. Wiem, że niełatwo Ci będzie wybrać odpowiednią dla Ciebie specjalność.
Myślę, że Ci pomożemy w tym. Na pierwszym semestrze specjalnie zaplanowaliśmy kurs o nazwie Wprowadzenie do informatyki, podczas którego dowiesz się w takiej małej pigułce, jaką wiedzę i umiejętności możesz uzyskać po ukończeniu określonej specjalności. Gdy nadejdzie moment wyboru specjalności, będziesz gotowy i świadomie dokonasz właściwego wyboru. Jednocześnie chciałbym zapewnić Cię, że Wydział i Uczelnia przez najbliższe lata będzie inwestować w Ciebie po to, żebyś po ukończeniu studiów twórczo potrafił zmieniać i kształtował jego przyszłość. Na pewno zdobędziesz zawód, który jest poszukiwany i doceniany na rynku pracy. Kończąc informatykę, dołączysz do elitarnej grupy specjalistów technologii informatycznych, tak niezbędnych dla rozwoju regionu i kraju. Pewnie zadaję sobie pytanie, co sprawia, że absolwenci Wydziału Informatyki są tak cenieni? Myślę, że odpowiedź jest prosta. Decydują o tym obecne i przede wszystkim przyszłe oczekiwania przemysłu w zakresie inteligentnych maszyn i produktów, na przykład robotów, sensorów, wszechobecna digitalizacja, konieczność obsługi masowych danych, obliczenia chmurze, czy wreszcie problemy cyberbezpieczeństwa. Jestem przekonany, że na takie wyzwania będziesz przygotowany. Dlaczego? Dlatego, że będą Cię kształcić bardzo dobrze wykształceni stosunkowo młodzi nauczyciele akademicki, spośród których 50 posiada stopień doktora, a 22 stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Kadra ta będzie nie tylko Cię kształciła, ale także prowadziła badania naukowe, które dotyczą m.in. sztucznej inteligencji, zastosowań, widzenia komputerowego oraz przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Także zaawansowany interfejs wspomagający interakcję człowiek-komputer, na przykład sterowanie urządzeniem za pomocą fal mózgowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych, aplikacji internetowych dla biznesu. Wyniki tych badań mają istotny wpływ na przekazywane Ci treści, są bowiem formalnie lub empirycznie zweryfikowane i poszerzą Twoją, myślę, aktualną wiedzę z różnych obszarów nauki, ale także i wiedzy. Jeśli będziesz chciał, będziesz mógł brać udział w pracach badawczych Twoich nauczycieli. Do dyspozycji będziesz miał nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze, na przykład Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Robotyki Mobilnej, które posiada platformy mobilne wraz z szeroką kolekcją kamer i czujników, na przykład skanerami przestrzennymi, czujnikami odległości i ruchu. Kolejne laboratorium to Laboratorium Inżynierii Kognitywnej, wyposażone wysokiej jakości trackery, które pozwalają na monitorowanie pracy gałek ocznych i wysyłanie kierunkowych poleceń komputerowi oraz moduły EEG stosowane do oceny czynności mózgu. No, tu myślę, że wszystkim istotne jest to, że przyszłość to między innymi sterowanie falami mózgowymi różnego rodzaju urządzeń. Wychodzimy także naprzeciw tym oczekiwaniom. Ostatnie laboratorium to Laboratorium Systemu Informacji Geograficznej, w ramach którego wykonywane są badania związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą geoprzestrzennych danych wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska morskiego i lądowego. W badaniach tych wykorzystywany jest profesjonalny dron latający z precyzyjnym systemem GPS, a także niewielki latający dron obserwacyjny. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do studiowania na kierunku informatyka. Postaw na właściwą kartę, wybierz informatykę jako atrakcyjny, przydatny i opłacalny kierunek studiów. Jeśli ciągle masz wątpliwości, skontaktuj się z nami. Informacje kontaktowe znajdziesz na naszej stronie internetowej www.wi.zud.edu.pl. Aha, jeszcze jedno. Pracownicy Wydziału Informatyki brali udział w opracowaniu technologii zastąpienia podpisu składanego za pomocą pióra, długopisu, podpisem elektronicznym składanym za pomocą karty elektronicznej, w tym dowodu osobistego lub telefonu komórkowego. Dokument papierowy powoli znika. Zastępuje go dokument elektroniczny z podpisem elektronicznym. Możliwości takiego rozwiązania doceniamy już dzisiaj, wszędzie tam, gdzie na przykład ze względu na czas lub inne ograniczenia dokument musi być podpisany przez wiele stron. Dalszy rozwój tej technologii może być inspirującym wyzwaniem także dla Ciebie w momencie, kiedy ukończysz studia. Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia w gronie studentów Wydziału Informatyki. Ale oczywiście bez prądu z tych terminatorów i tych technologii nic nie będzie, bo jak mawiają starzy zachodniopomorscy górale, Sećko działo lepiej, gdy do kontaktu podłączone jest, hej. No więc podłączamy do kontaktu, a najlepiej na tym znają się specjaliści z Wydziału Elektrycznego. Na miejscu jest już doktor inżynier Krzysztof Jaroszewski. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry, witam. Cieszę się, że się spotkaliśmy.
Właśnie, i pytanie, jak to wszystko działa, jak to wszystko podłączyć, czyli co czeka studenta u Was? No, zapraszam do zobaczenia, przekonania się oczywiście w ramach studiów. Tak jak tutaj powiedziano wcześniej, wszystko działa lepiej, jeśli to zasilimy. Tutaj dokładnie na kierunku elektrotechnika nauczycie się, jak podłączyć urządzenie, żeby ono działało. A także nauczysz się, jak je skonstruować, bo bez prądu, wiadomo, dziś trudno znaleźć urządzenia, które działałyby no, nieprzerwanie. W katedrze maszyn i napędów elektrycznych prowadzone są zajęcia dla kierunku elektrotechnika. Studenci zapoznają się z maszynami elektrycznymi, ale również projektują, częściowo też badają instalacje elektryczne, bawią się z różnymi urządzeniami, które należą do automatyki budynkowej, która coraz częściej spotykana w budownictwie, coraz częściej inwestorzy po prostu montują tego typu rzeczy, a tego wszystkiego właśnie można się nauczyć na kierunku elektrotechnika. Telefon, smartfon, tablet, komputer, to wszystko tak naprawdę potrzebuje zasilania. Ale jak już wspomniałem o tablecie i smartfonie, to nie sposób nie wspomnieć o kierunku teleinformatyka, bo tutaj studenci też mogą dać upust swojej żądzy wiedzy, dowiedzieć się, jak te smartfony zaprogramować, jak zaprogramować wiele innych urządzeń, które pozwalają na chociażby przesyłanie danych poprzez sieć internet. Szanowni kandydaci, zapraszam Was serdecznie do podjęcia studiów na kierunku teleinformatyka, unikalnym połączeniu informatyki, elektroniki oraz kilku dyscyplin pokrewnych. Dynamiczny rozwój technologii telekomunikacyjnych oraz informatycznych skłonił nas do powołania teleinformatyki, unikalnego kierunku studiów, na którym już od kilku lat nasi absolwenci zdobywają bardzo przydatną wiedzę. Są zatrudniani w wiodących firmach z regionu i nie tylko. Program studiów na tym kierunku obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z informatyką, telekomunikacją, elektroniką, automatyką i robotyką, ze szczególnym naciskiem na technologie transmisji danych oraz przemysłowe zastosowania informatyki. Skupiamy się na internecie rzeczy, komunikacji bezprzewodowej, komunikacji cyfrowej, sieciach światłowodowych, technologiach 5G. Zwracamy szczególną uwagę na aspekty przemysłowego internetu rzeczy i technologii automotive, systemy wizyjne, systemy wbudowane, elementy elektroniki, automatyki, robotyki, sieci sensoryczne, technologie wydruków 3D. Podczas studiów na tym kierunku będzie można zapoznać się z tworzeniem aplikacji internetowych, programowaniem urządzeń mobilnych, a także systemami multimedialnymi i technologiami rozpoznawania wzorców. Programowanie na teleinformatyce jest zawsze blisko sprzętu, dlatego zwracamy uwagę na technikę mikroprocesorową, fotonikę, a także aspekty telerobotyki. Nie są nam obce obliczenia rozproszone, technologie big data, czy też systemy nadzoru wizyjnego tak popularne we współczesnym świecie. To, czego uczymy na kierunku teleinformatyka, jest ściśle skorelowane z potrzebami przemysłu, dlatego w mojej ocenie podjęcie studiów na tym kierunku będzie właściwym wyborem. Serdecznie do tego zachęcam. A jeżeli mówimy o przesyłaniu danych, to te dane najczęściej przesyłamy w układach automatyki i za mną widać, że stoi sobie urządzenie, cały obiekt. Ten obiekt sterowany jest za pomocą właśnie programowalnych urządzeń automatyki, takich jak sterowniki programowalne i panele operatorskie. Jeśli zdecydujesz się przyjść na kierunek automatyka i robotyka, na pewno spotkasz się z tymi urządzeniami i nauczysz się je obsługiwać. Czyli w tym momencie nie wyjaśnimy, czy to jest sokowirówka, trzeba przejść na wydział. Nie ma takiej opcji, trzeba to organoleptycznie sprawdzić samemu, nie będziemy nic zdradzać. Zachęcam tylko, żebyś przyszedł na wydział elektryczny, na dowolny z kierunków, ale jeśli chcesz spotkać się z tym obiektem, który widzisz za mną, kierunek automatyka i robotyka jest właściwym kierunkiem. Co macie na koncie? Jakie szczególne projekty? Co udało Wam się zrobić już w tym momencie? Może o automatyce więcej mówił nie będę. Mam tło z automatyki, więc może wspomnę o tym najbardziej podstawowym kierunku, czyli elektrotechnika, bo to właśnie pan profesor Pałka
uczący na tym kierunku, miał projekt, w ramach którego opracowywał wraz ze swoim całym zespołem silnik elektryczny, bardzo nowoczesny, właściwie system sterowania dla tego silnika. A wiadomo, że dzisiaj no, chociażby pojazdy elektryczne za pomocą takich silników muszą być napędzane, silników takich, które są wysokosprawne energetycznie, jednocześnie odpowiednio małe i pozwalające na kształtowanie odpowiednich charakterystyk mocy, a także napędu obrotowego. Taki silnik powstał, było o nim głośno w mediach. Zachęcam do tego, żebyś sam wszedł na stronę internetową Wydziału Elektrycznego, ewentualnie poszukał poprzez wyszukiwarkę hasło silnik elektryczny, hybrydowe zasilanie ZUT, Wydział Elektryczny. Na pewno wszystkie informacje na ten temat tam będzie można znaleźć. To tylko niewielka część tego, co rzeczywiście tam się dzieje. Dziękuję bardzo, doktor inżynier Krzysztof Jaroszewski, a my przenosimy się teraz na inny wydział. Bo może chcesz się zająć zupełnie czymś innym. Architektura wnętrz, budowa, projektowanie domów, sztuka wizualna. Jeżeli coś z tych haseł do ciebie przemawia, no to koniecznie trzeba zajrzeć na Wydział Architektury, gdzie czeka na nas już profesor Grzegorz Wojtkun. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No właśnie, i co tutaj u was na wydziale znajdziemy? Bardzo się cieszę z powodu naszego spotkania. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że na naszym wydziale są dwa kierunki kształcenia, a mianowicie architektura i projektowanie architektury wnętrz. Są to kierunki skierowane przede wszystkim do osób z uzdolnieniami manualnymi, które no przede wszystkim chciałyby w przyszłości kreować otoczenie. Jeżeli będziesz chciał studiować na kierunku architektura, no to będzie to okazja do spotkania się w przyszłości z branżystami, czyli z konstruktorami budownictwa, z instalatorami, ale też przede wszystkim z inwestorami, a więc z najróżniejszymi osobami, które będą starały się powierzyć nam architektom, swoje marzenia i będą się starały, aby te marzenia, żebyśmy je zrealizowali. Natomiast na kierunku projektowania architektury wnętrz i otoczenia, to jak sama nazwa wskazuje, to bardziej będzie można się skupić na wnętrzach i na najbliższym otoczeniu, co wcale nie oznacza, że te wszystkie kwestie inżynierskie pozostają gdzieś z boku, bo oba kierunki kształcenia są kierunkami inżynierskimi. I pierwszy stopień, czyli ten inżynierski, zarówno na architekturze, jak i na projektowaniu architektury wnętrz i otoczenia, trwa 8 semestrów, czyli 4 lata, po czym można jeszcze kontynuować naukę na drugim stopniu magisterskim. On już trwa 1,5 roku, czyli 3 semestry. Witamy Was serdecznie i bardzo zachęcamy Was do aplikowania na nasz kierunek, bo jest u nas po prostu bardzo fajnie. Będziemy mówić też o mnogości różnych zajęć, o tym, że poprzez zajęcia techniczne przechodzimy artystyczny dział, tak, mamy grafika, rzeźba, malarstwo, rysunek, ale mamy też techniczne, jak i budowlane zajęcia, czy takie inżynieryjne, bo i konstrukcje różne i to wszystko. My po prostu cały, generalnie możemy powiedzieć, że architekt musi znać się na wszystkim. Mieszamy dwa kierunki, techniczny i artystyczny, że oni mają pełen pakiet po prostu możliwości w przyszłości. Grupach, musimy powiedzieć, którą będą zaraz potem. Nie, bo ja mogę powiedzieć, że ze mną będziecie mieli zajęcia z urbanistyki, gdzie będziemy pracować w grupach zespołowo, co potem świetnie Was przygotuje do pracy w przyszłości w zawodzie. Od dzieciństwa bardzo lubiłem zajmować się różnymi konstrukcjami i całymi godzinami potrafiłem siedzieć na przykład i z kasztanów, z patyczków jakichś układać konstrukcje. Chciałem być przede wszystkim lekarzem. To było moje takie główne marzenie. W międzyczasie pojawiło się następne marzenie, następna pasja. Postanowiłem zostać reżyserem filmowym. Zdawałem do szkoły filmowej. Nawet mi nieźle szło, z tym, że w tamtych czasach było na 10 miejsc 240 chętnych. Od przeszło 40 lat jestem architektem. Czy żałuję, że jestem architektem? Absolutnie nie żałuję. Można by powiedzieć, że wszystkie pasje się moje spełniły, dlatego że jestem inżynierem. Wszystkie techniczne sprawy są mi bardzo bliskie. Jestem też reżyserem, dlatego że w tym teatrze moim
główne role odgrywa architektura i urbanistyka. Ja tym reżyseruję. Jestem lekarzem, dlatego że jako urbanista uzdrawiam przestrzenie publiczne, miejskie. Bycie architektem to jest rzecz niezwykła, dlatego że można połączyć bardzo wiele różnych pasji i je realizować. Później można również kontynuować naukę na studiach doktorskich, czyli w szkole doktorskiej. I no, przy tej okazji nie tylko poszerzyć jeszcze horyzonty, ale nieraz może i włączyć się do zespołu badawczego czy zespołów badawczych, które na architekturze tutaj są i bardzo chętnie młodych ludzi włączają w swoje szeregi. Natomiast bardzo istotną kwestią jest to, że jeżeli chcemy działać w zawodzie, to polecałbym, aby ukończyć również drugi stopień studiów, dlatego że na kierunku architektura pozwala to uzyskać uprawnienia, państwowe uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. I to jest takie bardzo nobilitujące, bo to, co zaprojektujesz, to po podpisaniu ma moc prawną, czyli mówiąc krótko, no, istniejemy wtedy już w takim bardzo poważnym wymiarze, czyli wymiarze prawnym, budowlanym, architektonicznym. Myślę, że kwestia projektowania architektury wnętrz i otoczenia też się doczeka w przyszłości takiej nobilitacji. Ja tylko chcę powiedzieć może już tak dowcipnie, że po dwóch stopniach studiów, po egzaminie państwowym, to najczęściej mamy około 30 lat i wtedy mówi się, że ten 30-32-letni młody człowiek jest takim młodym, obiecującym projektantem, ale podobnie mają lekarze, także tutaj jest wszystko w tym jak najlepiej. Ja muszę powiedzieć, bardzo chętnie to podkreślam, że to nie jest tak, że kiedy przyjdziesz do nas, to zostaniesz sam sobie. Przeciwnie, mamy znakomitą kadrę, mamy wspaniałych nauczycieli, którzy od pierwszego roku studiów będą starali się przede wszystkim opiekować się tobą, a nie pozostawić ciebie tak samemu sobie. Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania, zawsze licząc na życzliwą uwagę. Są też koła zainteresowań, są inne różne możliwości, no ale przede wszystkim będzie można spotkać kogoś, kto jest, widzi ten świat dość podobnie jak ty. Więc myślę, że to są same interesujące rzeczy i polecam. Ja sam też z młodymi prodziekanami będę chętnie się tobą opiekować i jeżeli wybierzesz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Architektury, będzie mi niezmiernie miło, a jeśli coś innego, to również życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a to był profesor Grzegorz Wojtkun. Ja się do tych życzeń przyłączam, no i do zobaczenia. A to, co architekt rozrysował i zaplanował, trzeba jakoś później zrealizować. No i żeby to zrobić, to trzeba się przenieść na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Właśnie tam się teraz przenosimy, a na miejscu jest pani profesor Anna Głowacka. Dzień dobry. Co u was znajdziemy? Dzień dobry. Witam na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Miło mi, że możemy się spotkać na wydziale. Na naszym wydziale możesz studiować na kierunku budownictwo, możesz studiować na kierunku inżynieria środowiska oraz jedynym kierunku budownictwo inżynier europejski, który jest w Polsce, jest to organizacja i zarządzanie budownictwa. Jako wydział też przedstawiamy w ofercie kształcenia studia w języku angielskim, są to studia na drugim stopniu. Cały czas oferta kształcenia poszerza się, jest ona dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. Współpracujemy silnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wspólnie z nim oraz ze studentami, z parlamentem studenckim dopracowujemy nasz program kształcenia. Co na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska, jakie specjalności możecie zdobyć? Na kierunku budownictwo można studiować od szóstego semestru, czyli od trzeciego roku, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie i możesz zapoznać się z technologiami i organizacją budownictwa, drogi, ulice i lotniska, budownictwo wodne. Co po tym kierunku uzyskasz, co zdobędziesz? Po
mówimy w skrócie po KBI, czyli po konstrukcjach budowlanych i inżynierskich, będziesz wiedzieć, jak zaprojektować własny dom czy mieszkanie, przestronną galerię handlową, halę sportową, magazyny, garaże, zwykłą nawet kładkę, przejście dla pieszych. Po TOB, czyli technologia i organizacja budownictwa, będziesz przygotowany do pomocy przy kierowaniu i organizowaniu budowy, jak zarządzać pieniędzmi, tutaj kosztami na budowie, by zmniejszyć odpowiednio mieć zaprojektowany budżet. Po DUL-u, czyli drogach, ulicach i lotniskach, na tej specjalności zapoznasz się z zagospodarowaniem terenu na lotnisko, nauczysz się, jak projektować drogi, linie tramwajowe, linie kolejowe, tak aby nasza droga do pracy, czy też z pracy, ale także droga podróż turystyczna była typową przyjemnością. Budownictwo wodne, kolejna specjalność. Uczymy, jak dobrze zagospodarować tereny nabrzeża, nie tylko szczecińskiego, ale także nauczysz się konstrukcji hydrotechnicznych. Ta specjalność, która jest jedyna w Polsce, budownictwo inżynier europejski, rozpoczyna się ten kierunek budownictwa, już ta specjalność od pierwszego semestru, czyli tak jak mówiłam, organizacja i zarządzanie w budownictwie. Tutaj na tym kierunku ściśle współpracujemy z 11 uczelniami partnerskimi w Europie i część zajęć prowadzonych już jest w języku angielskim, a także studenci wyjeżdżają na wymianę do tych jednostek partnerskich. I ostatni kierunek, jakim oferuje Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, jest to inżynieria środowiska. Inżynieria środowiska jest to tutaj na Wydziale Budownictwa rozumiana jako instalacje budowlane. Jeżeli chcesz zapoznać się, jak zaprojektować sieć wodociągową, kanalizacyjną, zaprojektować oczyszczalnię ścieków, stację uzdatniania wody, zapoznać się z odnawialnymi źródłami energii, zapraszamy na kierunek inżynieria środowiska. Jest to kierunek interdyscyplinarny, łączący ze sobą budownictwo, architekturę, łączący także te instalacje budowlane. Na kierunku inżynieria środowiska także uczymy całych procesów technologicznych związanych z zagospodarowaniem odpadów, uczymy całych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. To są te kierunki, które oferujemy na studiach pierwszego stopnia. Na studiach drugiego stopnia oferujemy, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, oferujemy też budownictwo, oferujemy inżynierię środowiska, a tak jak wspomniałam, na studiach tylko i wyłącznie studiach stacjonarnych, czyli my mówimy S2, studia w języku angielskim. Oprócz tej typowej nauki wiadomo, że chcesz rozszerzyć swoją wiedzę. Tą wiedzę, którą chcesz rozszerzać, pogłębiać, zapoznawać się z nowinkami, można to robić w ramach kół naukowych. Jest szereg kół naukowych obejmujących różne zakresy tematyczne, także każdy zainteresowany może znaleźć swój pierwiastek, w którym będzie chciał się rozwijać. Jeżeli chcesz zapoznać się z naszym kierunkiem, serdecznie zapraszamy. Ta kariera zawodowa jest, rynek pracy jest bardzo, bardzo obszerny. Można bardzo łatwo znaleźć pracę, właśnie pracę w zawodzie. Co jest ciekawostką na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska? Jesteśmy jedynym wydziałem w Polsce, Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska, który w swojej ofercie dydaktycznej na siódmym semestrze, czyli na czwartym roku, każdy student musi przejść półroczną praktykę zawodową. Podczas tej półrocznej praktyki zawodowej studenci
kierowani są do firm branżowych związanych z budownictwem, z inżynierią środowiska. Kierowani są albo sami, albo też tutaj jest bardzo duże zainteresowanie właśnie przedsiębiorstw. Kierowani są na tą praktykę półroczną i tam zdobywają już podwaliny praktyczne swojego wykonywanego zawodu. Często tak się zdarza, że już podczas tej półrocznej praktyki studenci otrzymują pracę, są tam zatrudniani, wracają na ósmy semestr tylko do napisania pracy, łączą pracę z pisaniem pracy dyplomowej. Też po tym kierunku, po kierunku budownictwo, także po kierunku inżynieria środowiska, można starać się tutaj występować o uprawnienia projektowe i wykonawcze z budownictwa. Czyli jest to już kierunek, który po zakończeniu którego można mieć te uprawnienia. Jako ciekawostkę, tak jak wspomniałam, są koła naukowe. Zakres badań, który proponujemy na wydziale, możesz nauczyć się drukować dom z betonu. Mamy drukarkę 3D. Możemy zapoznać ciebie też z tym, że budynek też ma właściwości oczyszczające powietrze. Zajmujemy się technologią betonu samooczyszczającego, a też możesz zapoznać się z tym, że odpad, ten, który wyrzucamy, to nie jest odpad, tylko to jest cenny produkt, który dalej jest wykorzystywany w kolejnych technologiach produkcji. Czekamy na ciebie, jakbyś przyszedł do nas i przyszłaś do nas i rozpoczęła właśnie studiowanie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunkach, które tutaj przedstawiłam. Domy w 3D, drukowane w technologii 3D, samooczyszczający się beton, to nie przesłyszałeś się, to rzeczywiście się dzieje na ZUCie. My w tej chwili przenosimy się już w zupełnie inne miejsce. Cały czas rozmawiamy o twojej przyszłości. A czy zastanawiałeś się kiedyś, jak będzie wyglądała przyszłość tego środowiska, w którym żyjemy? Są tacy, którzy o tym myślą i pracują, żeby ta przyszłość była zielona. Tak jest między innymi na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, gdzie jak widzę, jeżeli dobrze widzę, jest już profesor Arkadiusz Telesiński. Dzień dobry, profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, co się u was dzieje? Oferujemy studia na 6 kierunkach, na architekturze krajobrazu, odnawialnych źródłach energii, na ochronie środowiska, na rolnictwie, ogrodnictwie oraz uprawie winorośli i winiarstwie. Te kierunki łączą zarówno nauki rolnicze, ale też techniczne, ścisłe, jak i przyrodnicze. Bardzo się cieszę, że udało nam się przede wszystkim dzisiaj spotkać na tych wirtualnych dniach otwartych. I tak chciałem może jeszcze bardzo podkreślić, że te nasze kierunki wpisują się bardzo w tak zwany Europejski Zielony Ład. Mam nadzieję, że słyszałeś o Europejskim Zielonym Ładzie, a jeżeli nie, to powiem tylko krótko, że jest to taki plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. I właśnie to, na co my na Wydziale stawiamy, czyli różnorodność biologiczna, zrównoważone rolnictwo, czysta energia, eliminowanie zanieczyszczeń, działania w dziedzinie klimatu, to są te obszary, na które Komisja Europejska ma zamiar przeznaczyć około 100 miliardów euro. Więc studia na naszym kierunku, na naszym wydziale, na naszych kierunkach, tak jak powiedziałem, idealnie wpisują się w ten zielony europejski ład. A absolwenci tych kierunków będą, no już są w zasadzie niezwykle poszukiwani. A czym my się zajmujemy? Zajmujemy się wprowadzaniem nowoczesnych metod i technologii we współczesnej produkcji rolniczej i ogrodniczej. Prowadzimy monitoring naturalnych i antropogenicznych czynników kształtujących zasoby środowiska przyrodniczego. Analizujemy możliwości wytwarzania i wykorzystywania niekonwencjonalnych, alternatywnych technologii energetycznych, w tym produkcji
paliw trzeciej generacji z mikroglonów, co widać za mną chociażby. A prowadzimy też badania na przykład nad kształtowaniem krajobrazu i ochroną dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Ja jeszcze tylko na koniec pozwolę sobie wspomnieć, że właśnie rozpoczynamy dwa zupełnie nowe projekty badawcze. Dotyczą one między innymi opracowania metod identyfikacji odmian pszenicy ozimej uprawianych w Polsce, a także na przykład produkcji wina bez siarki. Ja jestem bardzo zadowolony, tak jak powiedziałem, że mi się udało spotkać tutaj. No to co? Czekamy na ciebie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Dziękujemy bardzo, przyjmujemy zaproszenie oczywiście i do zobaczenia. O to jeszcze nie pytałem. Kochasz zwierzęta? Konie? Psy? Jeżeli tak, to koniecznie musisz odwiedzić teraz Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na ZUCie, gdzie czeka już na nas, jeżeli dobrze widzę, a widzę dobrze, profesor Arkadiusz Pietruszka. Dzień dobry, profesorze. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry przyszłym studentom. Co tam u was na wydziale znajdziemy? Czego się będziemy uczyć? My realizujemy studia na kierunku zootechnika, przepraszam, od kiedy wydział już istnieje, a istnieje bardzo długo. I kolejny kierunek to biotechnologia i najmłodsze nasze, jak to określamy, dziecko, to wydział to kierunek kynologia. Gdybym tak miał po kolei powiedzieć kilka słów o każdym z tych kierunków i zachęcić siebie do udziału i studiowania na naszym wydziale właśnie tego kierunku, to chcę powiedzieć, że o ile kiedyś może jeszcze zootechnik to tak czysto kojarzył się ze specjalistą do spraw produkcji zwierzęcej, to w tej chwili nazwałbym go menadżerem do spraw produkcji zwierzęcej. To bardzo uniwersalny zawód, dający też i bardzo uniwersalne wykształcenie, dające możliwość rozwoju zawodowego, też i z czasem oczywiście awansu. Nasi absolwenci piastują bardzo zaszczytne funkcje. No, tylko wspomnę niegdyś minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Jerzego Buzka. Ale na dzień dzisiejszy nasi absolwenci piastują też i zaszczytne funkcje, stanowiska w wielu firmach branży rolno-spożywczej, szczególnie związanej z hodowlą zwierząt, też i w biotechnologii. To są dyrektorzy zarządzający, nie chcę tutaj używać reklamy, ale naprawdę znanych na rynku firm. Jest to też praca wdzięczna, zawsze to podkreślam studentom na pierwszych zajęciach, z dwóch powodów, ważnych bardzo. Nie da się ukryć też, że i chociażby zootechnika nie jest łatwą pracą, ale wdzięczną. Wdzięczną finansowo, właśnie z tego powodu, że ciężka, ale też i wdzięczna, bo masz kontakt z przyrodą, masz kontakt ze zwierzętami. I to jest właśnie ta nowoczesna zootechnika. Tak my postrzegamy ten zawód i takim kierunku też tak kształtujemy sylwetki naszych absolwentów, żeby uniwersalnie ich kształcić i żeby wszędzie mogli ze swoją wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami mogli się znaleźć. No, gdzie by tu można znaleźć pracę? Praktycznie począwszy od administracji państwowej, samorządowej, prowadząc własne gospodarstwa, firmy paszowe, spółki zajmujące się obsługą weterynaryjną, spółki inseminacyjne, tak po części również związane z ochroną środowiska. Biotechnologia, kolejny bardzo ważny kierunek, to kierunek studiów, który łączy w sobie tutaj kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, jak sama zresztą nazwa mówi, biotechnologia, tak? I tutaj nabędziesz umiejętności i wiedzę z zakresu chociażby biologii molekularnej, proteomiki, nutrigenomiki, ale także mikrobiologii, biochemii. No i tą wiedzę później będziesz mógł wykorzystać w pracy w bardzo wielu firmach. Właśnie przede wszystkim w tych firmach, które na dzień dzisiejszy coraz częściej stosują innowacyjne, zaawansowane metody biotechnologiczne, a mogą być one wykorzystywane w medycynie, w przemyśle rolno-spożywczym, w ochronie środowiska, w farmakologii, w kosmetologii. Także też bardzo duże pole do popisu. To jest przyszłość po prostu. Biotechnologia to jest przyszłość.
No i nasz ostatni, a z jednej z ostatnich, też i najnowszy, najmłodsze nasze dziecko, jak na początku wspomniałem, kierunek kynologia. No to jest kierunek, który skierowany jest do miłośników zwierząt towarzyszących. Nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce około 45% gospodarstw posiada co najmniej jednego, gospodarstw domowych posiada co najmniej jednego psa. Mamy 7 milionów psów. Pod tym względem jesteśmy trzecim krajem w Europie, po takich krajach jak Niemcy i Wielka Brytania. To jest naprawdę ogromny rynek. To jest rynek, gdzie specjalista, kynolog może również znaleźć bardzo satysfakcjonującą pracę, czy w gabinetach weterynaryjnych, w gabinetach zajmujących się rehabilitacją zwierząt, jako specjalista, kynolog w służbach mundurowych, czy załóżmy właśnie policja, służba więzienna, straż pożarna, straż graniczna. Możecie również i możesz założyć własną działalność gospodarczą, szkolenie psów i już pierwsi absolwenci takie szkoły psów właśnie, ich właścicieli na potrzeby wystaw psów rasowych, no już pozakładali. I to są właśnie te możliwości dla ciebie. No, zachęcam również z uwagi na ciebie do studiowania na naszym wydziale tych kierunków, o których powiedziałem, bo jesteśmy w pięknych okolicznościach i w pięknie stworzonym nowym kampusie. Jesteśmy w nowym budynku na ulicy Piastów, tam gdzie Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii, ale większa część wydziałów też jest na ulicy Janickiego. Pięknie wyremontowane gruntownie, nowe, nowoczesne obiekty, nowoczesna baza dydaktyczno-badawcza, również dogodna dla osób z niepełnosprawnością. Dla was również dogodna z uwagi na to, że mamy potężne parkingi, zawsze nie będziecie mieli problemów z tym, żeby zostawić bezpiecznie swoje auto. Wyposażona laboratoria w sprzęt w zeszłym roku, na początku minionego roku zakupione, no tutaj może tylko takiego porównania użyję, zarówno wartość Lamborghini Huracan. Panowie może akurat więcej coś na ten temat powiedzą, ale to są grube miliony. Także na tym sprzęcie również będziecie mogli zdobywać wiedzę. Dodam tylko, że jeszcze, co bardzo ważne, posiadamy w zeszłym roku oddana do użytkowania nowa zwierzętarnia z pasieką i z gołębnikiem i tam też będziecie mogli nabywać umiejętności, kompetencje i zdobywać wiedzę, do czego bardzo serdecznie ciebie zapraszam. A zatem mam nadzieję i wierzę, do zobaczenia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Bardzo, bardzo ciekawe studia muszą być. Żałuję, że jestem w takim wieku, jakim jestem. Do zobaczenia. Nic nie stoi na przeszkodzie. Do zobaczenia. Dziękuję. Mówiliśmy o zwierzętach, no to nie możemy teraz nie odwiedzić najlepszego miejsca na Ziemi, jakim jest stajnia, w której przebywają najcudowniejsze istoty na Ziemi, czyli konie. Kto jeździ konno, ten wie, o czym mówię, a kto nie jeździ, no to powinien koniecznie zacząć. Więc jeżeli nie miałeś do czynienia jeszcze z hippiką, no to doskonała okazja tuż przed tobą. Na miejscu jest już Robert Palacz, Akademicki Ośrodek Jeździecki ZUT. Dzień dobry, panie Robercie. I pytanie na dzień dobry. Cóż za cuda tam u was mieszkają? Witam serdecznie. W Akademickim Ośrodku Jeździeckim aktualnie mamy 26 koni. W tym 6 koni należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ponieważ na naszym terenie również stacjonują konie policyjne. Teraz znajdujemy się w jednej z naszych stajni, z którą mogę w przyszłości zapoznać się, przychodząc do nas na jazdy konne. Tutaj akurat stacjonuje 8 koni. Może tutaj przejdziemy, popatrzymy, jak konie, może je wywołamy. Tutaj jest jeden z koników, który nie chce się z nami zaprzyjaźnić, nie chce się nam pokazać, ale może tutaj jedna z plaży Reda. Kobyłka, na której też można jeździć konno, to jest tutaj typowa stajnia rekreacyjna. Tak jak powiedziałam, jest u nas bardzo dużo koni, rasy również są zróżnicowane. Tutaj akurat jest kobyłka, która się nazywa Partykuła rasy huculskiej. Dalej są konie, które również możesz u nas odwiedzić i również na nich jeżdżąc, ale również opiekując się, bo przychodząc na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, niezależnie od kierunku, każdy student również i ty może przyjść
i pomóc tutaj w naszych pracach w stajni. Teraz się przyjdziemy, może pokażę jeszcze dodatkowo paszarnię, można powiedzieć, tam, gdzie konie mają swoją stołówkę. Troszeczkę będziemy może mieli delikatne problemy ze światełkiem, ale tutaj jest tak zwana stołówka dla koni. Tutaj koniki sobie jedzą, ja sobie pozwolę światło zapalić. O, już mamy. Tutaj jest tak zwana stołówka, tutaj jest to, co ewentualnie możesz zapoznać się, przychodząc do nas z żywieniem koni. Przejdziemy teraz do następnej stajni. Tylko od razu uprzedzam, jeżeli chodzi o różnego rodzaju dźwięki, ponieważ współpracujemy również z miastem Szczecin w sprawie interwencyjnego przejmowania różnego rodzaju zwierząt. I akurat w chwili obecnej na terenie ośrodka przebywają dwie świnki wietnamskie, które sobie biegały po Szczecinie, ale też tutaj postaram się wam wszystko pokazać. Idziemy teraz, wchodzimy do drugiej stajni. W tej stajni również są konie, które są przeznaczone do jazdy konnej. Tutaj klacz Toskania rasy Paflinger, na której będziesz mógł przyjść, uczyć się jazdy od podstaw, czyli tak zwane jazdy na ląży. Kolejne konie, które chciałbym wam przedstawić, to są również konie, które używane są do hipoterapii, to są, które w przyszłości będą używane do hipoterapii. Są dwa tinktery, tu akurat pierwsza z cudownym warkoczykiem klacz Hope, a w tle klacz Mili, która przy zakupie okazała się również kinder niespodzianką, ponieważ była tylko była, którą kupiliśmy źrebną. I rok temu, 1 grudnia 2020 roku, urodził się u nas mały źrebak, który się nazywa Monta. A teraz taka niespodzianka, mimo tego, że tu jest akademicki ośrodek jeździecki, to mamy tutaj właśnie taką niespodziankę w postaci świnki wietnamskiej, która sobie biegała po terenie Szczecina. Tutaj Straż Miejska i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przekazali. Ona w chwili obecnej należy, można powiedzieć, do miasta. I tu też niespodzianka, ponieważ okazała się również kinder niespodzianką, ponieważ niedługo będzie miała jakieś tam maluszki. A teraz sobie przejdziemy do dalszej części koni, ponieważ jest to druga stajnia w Akademickim Ośrodku Jeździeckim. Mamy różnego rodzaju konie, od koni małych, od Shetlandu, czyli takich wielkości psa po duże konie. No i tutaj jeden z takich reprezentantów, koni Percheron, który się nazywa Linus, jest to największy koń na stajni. No niestety nie jest wyczyszczony, ponieważ takie dziecko powiedzenie, kto nie miał siwego, ten nie miał żadnego i niestety Linus jest takim koniem, który lubi bardzo się darzać w błocie. Jest to największy koń. Jego waga, ponieważ w zeszłym roku ważyliśmy go około 980 kg. Oprócz tego u nas w ośrodku będziesz mógł przyjść i również jeździć sportowo konno. I tutaj jednym z takich koni sportowych, który jeździ na zawody, jest koń François Lutz, czyli potocznie mówiąc. Jest to koń, na którym zawodniczka klubu jeździeckiego w zeszłym roku zdobywała swoje szlify, otrzymała licencję do możliwości startu w wyższych konkursach. Jednym z najstarszych koni u nas w stajni jest koń Amant. W 2021 roku skończył 21 lat. Jest to najstarszy koń u nas w stadninie. Zaprezentuję się dziadku. Trudno go oderwać od jedzenia, bo każdy koń lubią. Lubem jest, to jest 21-letni wałach Amant, najstarszy koń. Najmłodszym koniem jest roczny Mont. Jeżeli się uda, to pójdziemy na padok, zobaczymy, co będzie nam mógł tutaj zaprezentować. Tutaj akurat stoją konie policyjne. Ja tylko chcę jeszcze pokazać, ponieważ u nas na zajęciach, u nas na terenie ośrodka, możesz przyjść i pomagać również przy zajęciach w hipoterapii, które się u nas odbywają. Tutaj można odwrócić na chwilę kamerkę, pokazać w oddali, są zajęcia z hipoterapii. Tak, a teraz pójdziemy do najmłodszego reprezentanta naszej stajni, czyli Monte, i do kucy tych tak zwanych mniejszych, tak zwanych maskotek stajni, pieszczochów. Jest to właśnie Monte, Edek i Fer.
wtedy przejdziemy do kroków stajennych. Sobie idziemy w oddali, na pewno widać padoki koni, na których przebywają praktycznie, można powiedzieć, całodobowo. No i tu mamy nasze maskotki stajenne, z którymi można się zawsze przywitać. Mam nadzieję, że to jest strony. I mamy najmłodszego przedstawiciela naszej stajni. Jest to Monte, roczny koń. W chwili obecnej jeszcze ogier rasy Pinker. To jest właśnie ta nasza Kinder niespodzianka. Kupiliśmy klacz do hipoterapii, która okazała się źrebna. No i po praktycznie 2 miesiącach właśnie wyskoczyło takie coś. Kolejnym konikiem, który jest taki, można powiedzieć, do miziania, jest to Edek. On już jest koniem starszy, można powiedzieć, nieurocznie większy. Jest to tak zwany konitek do miziania, także jak będziesz chciał przyjść tutaj do nas, będziesz mógł spodziewać się różnego rodzaju niespodzianek i atrakcji i pomagać na każdym etapie prac w ośrodku jeździeckim. Byliśmy na lądzie, teraz dla odmiany zejdziemy pod wodę, a to wszystko na Wydziale Nauki o Żywności i Rybactwa. Na tym wydziale jest już profesor Adam Tański. Dzień dobry, profesorze. Co znajdziemy na tym wydziale? W jakich kierunkach się możemy szkolić, kształcić? Mamy dla Was przygotowane 3 kierunki. Mikrobiologię stosowaną. Zawód mikrobiologa umożliwi Tobie wiele dróg rozwoju, drogi nasz studencie. Wybór zależy tylko od Ciebie. Absolwenci pracują naprawdę w wielu punktach. Jako specjaliści w Polsce i za granicą są to między innymi jednostki naukowe, laboratoria mikrobiologiczne, diagnostyczne, w państwowych instytucjach, przy zakładowych laboratoriach mikrobiologicznych, jednostkach certyfikujących laboratoria i przede wszystkim w jednostkach branżowych opartych na systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem. W czasie studiów będziesz zdobywał umiejętności między innymi wykonywania analiz mikrobiologii, biotechnologii, genetyki, immunologii, wirusologii, parazytologii zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Ponadto każdy student odbędzie 120 godzin praktyk w wybranych laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych. No, myślę, że dzięki tej współpracy wydziału z tymi jednostkami te studia nabierają bardzo takiego wymiaru praktycznego. Drugim naszym takim ciekawym kierunkiem jest technologia żywności i żywienie człowieka. No tutaj Twoja kariera zawodowa może być równie ciekawa. Znajdziesz zatrudnienia w różnych działach przemysłu spożywczego, w kraju, za granicą, w placówkach kontroli jakości, laboratoriach, w chłodnictwie i przechowalnictwie, w zakładach żywienia zbiorowego, przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych, przy dystrybucji żywności oraz kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym. Nauczymy Cię stosować metody analizy i oceny żywności, kontrolować zmiany zachodzące podczas jej przechowywania, wykrywać między innymi zafałszowaną żywność, ale także podnosić prozdrowotne efekty diety, wykonywać odpowiednie jadłospisy, zaplanować proces produkcyjny przetworów spożywczych, umiejętnie gospodarować produktami ubocznymi i odpadami przemysłu, także projektować całe linie technologiczne. No i ichtiologia i akwakultura to kierunek, który wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego świata, którego priorytetem, zauważ, jest racjonalne zarządzanie coraz bardziej zagrożonym środowiskiem wodnym oraz ochrona jego zasobów. Co będziesz robić po studiach? Będziesz mógł pracować w jednostkach administracji publicznej, w laboratoriach oceny jakości wody i środowiska, w jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wód i akwakultury, przy projektowaniu nowoczesnych narzędzi połowowych, w ośrodkach zajmujących się akwakulturą, przy nadzorowaniu prac w ośrodkach zarybieniowych i wylęgarniczych, to bardzo modna i nowoczesna gałąź, która się teraz rozwija, przy organizacji i prowadzeniu akwarystyki i akwaturystyki, a także wędkarstwa. W trakcie zajęć nauczymy Cię planować gospodarkę na wodach otwartych i łowiskach,
analizować czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz określać stan wód powierzchniowych i wykazywać i wskazywać kierunki działań w celu ochrony i poprawy środowiska, wykorzystywać metody molekularne w programach hodowlanych i strategiach ochrony bioróżnorodności, projektować obiekty wylęgarnicze, analizować zasoby różnego typu akwenów i sporządzać niezbędną dokumentację, prowadzić rozród ryb w warunkach kontrolowanych i kierować działaniami naprawczymi tego, co zepsuliśmy w naszym środowisku. Dyplom ukończenia naszych studiów, zapewnić ich kartę wędkarstwa, kartę łowiectwa podwodnego, będziesz mógł odbyć kurs nurkowania i kurs sternika motorowodnego. U nas właśnie na Wydziale niedawno powstało Centrum Ichtiologiczne Podwodny Świat, gdzie mamy całe zestawy akwariowe w salach akwaryjnych, z których korzystają studenci, między innymi podczas pracy w naukowym kolei ichtiologów i akwarystów. Mamy swoją terenową stację doświadczalną, ale także podczas zajęć będziesz mógł wypłynąć w morze statkiem badawczym z Dziwnowa. Tutaj za moimi plecami znajduje się jeden z eksponatów na naszym wydziale. To rekin polarny. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest jeden z najdłużej żyjących kręgowców na świecie. Jego wiek naukowcy szacują nawet na 400 lat. Takich ciekawostek i wiele innych czeka na Was tutaj u nas. No, nie zastanawiaj się, smakuj przygodę razem z nami i mam nadzieję, że spotkamy się w październiku. Do zobaczenia. A może chcesz budować jachty albo inne pływające jednostki? Jeżeli tak, no to czas najwyższy odwiedzić Wydział Techniki Morskiej i Transportu, gdzie jest już, jak widzę, profesor Maciej Taczała. Dzień dobry, profesorze. Dzień dobry. Co tam za plecami się schowało? Co to zaparkowało u pana? To niebieskie. To jest jacht służący do żeglugi motorowodnej. Robienie takich rzeczy jest jednym z elementów waszej działalności, tak, na wydziale? Kształcenie, jeżeli chodzi o projektowanie i budowę jednostek tego typu, oferujemy w ramach kierunku studiów budowa jachtów. Oprócz tego oferujemy tradycyjny nasz kierunek oceanotechnika, to jest budowa okrętów, ponieważ wbrew powszechnemu przekonaniu w Szczecinie i w okolicach funkcjonuje spora liczba stoczni produkcyjnych, także remontowych. Oprócz tego biura projektowe przemysłu okrętowego. Oprócz budowy okrętów kształcimy także w zakresie projektowania i budowy konstrukcji offshore, czyli wież wiertniczych i wydobywczych ropy naftowej i gazu, a także zgodnie z obecnymi trendami w zakresie budowy, serwisowania, projektowania wież wiatrowych do wytwarzania energii elektrycznej. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w szeregu zakładach wymienionych przeze mnie na Wybrzeżu Szczecińskim, a także na Wybrzeżu Gdańskim. Wracając do jachtów, to Polska stała się potentatem w produkcji jachtów i w całym kraju funkcjonuje niemal 1000 firm zajmujących się produkcją, ale także szeroko pojętą turystyką wodną. W tej liczbie także małe stocznie, zakłady szkutnicze, firmy czarterowe, mariny i małe firmy turystyczne. Oprócz tych tradycyjnych kierunków związanych z wodą, już od 20 z górą lat oferujemy kierunek transport. Ma to odniesienie do położenia Szczecina jako ważnego węzła transportu morskiego, śródlądowego, ale także drogowego czy szynowego w skali Polski, a nawet całej Europy. Na absolwentów czekają liczne przedsiębiorstwa transportowe, zakłady produkcyjne i dystrybucyjne, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, firmy spedycyjne, centra logistyczne, porty morskie, a także urzędy administracji państwowej i samorządowej. Jeżeli mowa o centrach logistycznych, to kształcenie bardziej zorientowane na zagadnienia logistyczne oferujemy w ramach kierunku studiów logistyka.
No i tutaj z akcentem zdecydowanie na centra logistyczne i parki logistyczne w portach morskich i na lądzie, a także przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze TSL, firmy spedycyjne i wreszcie oferujemy kształcenie również w ramach kierunku studiów chłodnictwo i klimatyzacja, które pozornie nie ma związku z opisanymi wcześniej, ale wywodzi się również z branży okrętowej. No, tego kierunku także chyba nie trzeba nadmiernie reklamować. Urządzenia chłodnicze są w powszechnym użytku od wielu lat, a ostatnio w szybkim tempie przybywa klimatyzatorów i zwłaszcza dynamiczny wzrost zapotrzebowania obserwujemy w odniesieniu do pompy ciepła, a zatem rynek potrzebuje odpowiednio przygotowanych projektantów, wykonawców, eksploatatorów. Z czego wykonane są kadłuby jachtów? Zastanawiasz się czasami? Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta, bo są zbudowane z chemii. A na ten temat bardzo dużo wie i uczy na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej profesor Rafał Rakoczy. Dzień dobry, profesorze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wszystko się zgadza z tymi kadłubami, prawda? Dokładnie, dokładnie wszystko się zgadza, ponieważ nowoczesny przemysł chemiczny bazuje na nowoczesnych materiałach, również bazuje też na nowoczesnym procesie ich wytwarzania i to jest bardzo ważne z tego punktu widzenia, bo zewsząd się obejrzymy, to wszystko jest właśnie zrobione z jakichś nowych materiałów, jak również z materiałów, które trzeba zaprojektować, wytworzyć oraz wymyślić proces produkcji, żeby je osiągnąć i uzyskać. I u Was na Wydziale można zdobyć taką wiedzę, która w przyszłości pozwoli nam robić takie rzeczy między innymi, prawda? Oczywiście. Wydział Technologii Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie to jest wyjątkowe miejsce, w którym można rozwijać swoje właśnie interdyscyplinarne zainteresowania, zdobyć wiedzę i umiejętności do realizacji swoich zawodowych ambicji. Wydział jest wiodącą jednostką naukowo-dydaktyczną, która prowadzi studia w najistotniejszych dla polskiej gospodarki dziedzinach, takich jak chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, technologia chemiczna oraz prowadzimy również kształcenie na dwóch kierunkach w języku angielskim, jest to Chemical Engineering oraz Material Science and Engineering. Każdy z tych kierunków kształcenia ma program nauczania uwzględniający najnowsze kierunki rozwoju technologii oraz wychodzi na trzeci prężnie rozwijającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. Jednym słowem, każdy, kto będzie się u Was kształcił, ma przygotowane miejsce na rynku. Oczywiście, ponieważ dzięki właśnie temu procesowi kształcenia, który jest realizowany przez tak jakby można powiedzieć bardzo wykwalifikowaną i dobrze przygotowaną kadrę dydaktyczną, można na przykład powiedzieć, że 7 naszych uczonych z naszego wydziału zostało zaliczone do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie. Jest to bardzo duże wyróżnienie. Posiadamy jedne z najlepiej wyposażonych laboratoriów oraz zaplecza aparaturowego, nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Opracowane technologie i materiały czynią nas jednych z najbardziej innowacyjnych, tak jak można powiedzieć, naukowców i ośrodków w Polsce, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia na oferowanych kierunkach. Teraz mamy to potwierdzone odpowiednimi certyfikatami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokimi pozycjami prowadzonych w kierunku kształcenia w rankingach perspektyw. To są niezłe perspektywy. Oczywiście, mogę się już tutaj też pochwalić, że w ubiegłym roku akademickim nagłoszonej przez po raz 10 liście szanghajskiej, czyli zestawienie najlepszych szkół wyższych na świecie, zaistniał po raz pierwszy West Pomeranian University of Technology in Szczecin, czyli Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Autorzy zestawienia docenili dorobek naszej uczelni w dyscyplinie Chemical Engineering. No i na to osiągnięcie składa się dorobek całej kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Technologii Inżynierii Chemicznej. Na naszym wydziale, na moim wydziale, w Wydziale Technologii Inżynierii Chemicznej bardzo stawiamy na relację mistrz-uczeń. Wszyscy studenci mają bezpośredni kontakt z prowadzącymi oraz bardzo często tak jakby kadra naukowo-dydaktyczna poświęca swój prywatny czas po to właśnie, żeby studenci rozwijali swoje zainteresowania naukowe. Na tym wydziale jest bardzo powszechne, że już studenci od pierwszego stopnia studiów, jak również od pierwszego roku uczestniczą w różnego typu badaniach naukowych, które realizowane są w grantach badawczych, które są prowadzone przez kadry naukowo-badawcze. Wydział posiada bardzo bogatą ofertę kół naukowych,
jak również są organizowane pewne wydarzenia cykliczne, spotkania i szkolenia z przedstawicielami firm. Również prowadzimy kierunki kształcenia w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem społeczno-gospodarczym. I co jest bardzo ważne, zgodnie z ogólnopolskim badaniem wynagrodzeń, wszyscy absolwenci ZUT-u oraz Wydziału Technologii Inżynierii Chemicznej mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki. Tak, o tym już wspominaliśmy. Zatem możesz się czuć zaproszony na wydział, na którym czeka na ciebie profesor Rafał Rakoczy. Ja przypomnę, Wydział Technologii Inżynierii Chemicznej. I oczywiście na ten temat będzie można porozmawiać w naszych chatroomach. Wystarczy zalogować się pod adresem do, jak drzwi otwarte, .zut.edu.pl. Dziękuję bardzo, profesorze. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kontaktu. Do widzenia. Do zobaczenia na Wydziale Technologii Inżynierii Chemicznej. Do widzenia. A może uprawiasz sport? O to jeszcze nie pytałem, ale jeżeli tak jest, no to pora najwyższa przenieść się na wielką halę, która należy do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT, a na miejscu jest już Tomasz Fiłka, jak widzę. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam serdecznie. No właśnie, czym dysponuje Studium Wychowania Fizycznego ZUT-u w Szczecinie, bo to nie są małe rzeczy. Jeżeli chcesz studiować u nas na ZUT-cie, to bardzo dobry krok jest w tym kierunku, żeby rozwijać też swoje sportowe pasje. Posiadamy jedne z największych obiektów, jeżeli chodzi o obiekty sportowe w Szczecinie, uczelniane. Nasza hala jest bardzo ogromna. To jest pełny wymiar do piłki ręcznej. Możemy halę podzielić na 3 sektory i wtedy mamy 3 pełne wymiarowe boiska do piłki koszykowej. Oczywiście znajdują się tutaj boiska do siatkówki, do tenisa ziemnego, do badmintona. Także w spektrum dyscyplin, które możemy uprawiać na tej hali, jest ogromne. Poza tym na hali nie możemy funkcjonować bez klubu uczelnianego AZS-u. W skład klubu uczelnianego AZS-u wchodzi 18 sekcji. Tu mamy wszystkie gry zespołowe, jeżeli chodzi o dyscypliny żeńskie, męskie, poprzez tenis stołowy, tenis ziemny, rugby, wioślarstwo, mamy lekkoatletykę, tak? Także spektrum tych dyscyplin jest bardzo ogromne. Oczywiście nasi studenci biorą udział w rozgrywkach międzyuczelnianych, zdobywają wysokie miejsca i oczywiście też reprezentują naszą uczelnię na Akademickich Mistrzostwach Polski. Dzięki temu, że mogą wystartować na Akademickich Mistrzostwach Polski, mogą sobie też jeszcze dorobić punkty do stypendium i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa. Pamiętajcie też o tym, że przychodząc do nas na uczelnię, możecie się rozwijać sportowo w każdym kierunku i mamy do tego pełne zaplecze. Oprócz tej naszej wspaniałej hali, mamy pełnowymiarowe boisko trawiaste, jedyne w Szczecinie, które jest już trawiastym poza Pogonią oczywiście. I tutaj możemy się też rozwijać, nie tylko jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale o rugby. Mamy też te korty tenisowe, z których studenci mogą spokojnie korzystać. No i mamy też jeszcze bieżnię lekkoatletyczną, gdzie nasza sekcja lekkoatletyczna po prostu trenuje i przygotowuje się do najważniejszych imprez. W tym momencie niestety przez lockdown i pandemię i koronawirusa jest w stanie zawieszenia, bo wiadomo, że są ograniczenia, ale jak pisał Stanisław Jerzylec, wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija, więc czekamy na odblokowanie i wtedy będzie można korzystać, a wy korzystacie z tych ośrodków i z tego całego zaplecza z dużymi sukcesami. Tak, oczywiście nasi studenci z pełnymi sukcesami startują na Akademickich Mistrzostwach Polski, czy tutaj w Lidze Międzyuczelnianej rywalizujemy z uczelniami Uniwersytetem Szczecińskim, Pomorską Akademią Medyczną, czy Wyższą Akademią Morską. Dlatego te 4 uczelnie i te 3 uczelnie i my, to jest taka nasza liga i dzięki temu studenci mogą rozwijać swoje pasje, mogą rywalizować i to wszystko wpływa na to, że możemy też startować w Mistrzostwach Polski.
Więc nie pozostaje nic innego, jak wpaść do Was z wizytą, a na pewno, jeżeli już się, drogi maturzysto, studencie, zdecydujesz na to, żeby odwiedzić ten ośrodek, no to z otwartymi ramionami przyjmiecie między innymi właśnie Tomasz Fiłka. Zapraszam serdecznie w imieniu kierownika Studium Wychowania Fizycznego, pani magister Joanny Trubiłko i moim jako zastępcy wszystkich prowadzących tutaj dydaktyków. Przyjmujemy z otwartymi ramionami i spokojnie pokierujemy. O tym jeszcze nie rozmawialiśmy, a to jest niezwykle ważna kwestia, bo żadne ograniczenia, czy to fizyczne, czy wynikające z innych przypadłości, nie są ograniczeniami na ZUS-ie. Dba o to specjalny zespół w Biurze Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami, a w tym zespole na czele stoi pełnomocnik rektora do spraw osób z niepełnosprawnościami, pani dr Dominika Plust. Dzień dobry, pani Dominiko. Dzień dobry. Czym się zajmujecie w biurze? Jak to działa? Za chwileczkę opowiemy. Najpierw tylko chciałabym powiedzieć, że cieszymy się na to spotkanie. Jest to pierwsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie z Państwem. Zapraszamy na wirtualne spotkanie z całym zespołem zajmującym się szeroko pojętą dostępnością na naszej uczelni. Generalnie bycie osobą z niepełnosprawnością nie zamyka w żaden sposób drzwi do studiowania na dobrej uczelni technicznej. Staramy się być coraz bardziej dostępni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mamy biuro wsparcia osób z niepełnosprawnością, które jest przede wszystkim po to, żeby doradzić i wesprzeć. W miarę możliwości staramy się niwelować bariery w dostępności do kształcenia na naszej uczelni, żebyś mógł osiągnąć taką wiedzę i umiejętności jak twoje koleżanki i koledzy. Nasze biuro powstało w ramach realizacji projektu pod tytułem Niwelowanie barier w dostępie do edukacji, dostosowani bez zarzutów. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3-5 Kompleksowe Programy Szkół Wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. A to, czym się zajmujemy, jak możemy pomóc, przedstawi nasza pracowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością, Magdalena Kremer. Nasze biuro zostało stworzone do wspierania kandydatów na studia i studentów w procesie kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Tutaj możesz zgłosić swoje specjalne potrzeby już przed etapem rekrutacji. Może potrzebujesz obecności asystenta lub tłumacza języka migowego, może potrzebujesz zmiany formy sprawdzenia swojej wiedzy. Chętnie udzielimy Ci też informacji o stypendium dla osób z niepełnosprawnością, pomożemy w złożeniu wniosku o akademik, pomożemy znaleźć także asystenta dydaktycznego. To tylko przykłady naszych działań. Każdego traktujemy indywidualnie i po zbadaniu potrzeb i barier staramy się racjonalnie wesprzeć. Nasze biuro mieści się w budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy Jagiellońskiej 2021 w Szczecinie. Wszędzie jest blisko, nie działamy długo, ale jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Nie działamy sami. Mamy wokół siebie szereg jednostek, które wspierają nas w działaniach. Jedną z najważniejszych jest symulatorium dostępności. O tym, co się dzieje w symulatorium, opowie doktor inżynier architekt Katarzyna Florysiak. Symulatorium dostępności również powstało w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Jest to międzywydziałowa, unikalna przestrzeń, w której znajduje się specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu zarówno kadra dydaktyczna, jak i studenci mogą doświadczyć różnego rodzaju kwestii, z jakimi muszą borykać się osoby z niepełnosprawnościami w życiu codziennym. Wśród takich sprzętów jest na przykład symulatorium starości, czy symulator starości, czy symulator nacisku. Kształcimy obecnie studentów Wydziału Architektury, Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Elektrycznego. Jeżeli chcesz stworzyć przestrzeń dostępną dla wszystkich, zapraszamy na studia oraz do współpracy. Dziękuję bardzo. I podsumowując, jeżeli masz wątpliwości, problemy, pytania, chcesz porozmawiać, dowiedzieć się, jak możemy pomóc, zapraszamy do kontaktu. Ja mam jedno pytanie. Symulator starości. Proszę w dwóch zdaniach mi wytłumaczyć, jak to działa. Symulator tak naprawdę składa się z naprawdę bardzo wielu elementów. Taką główną częścią jest
kombinezon z obciążeniami w różnych rodzajach miejsc typu korpus, typu kolana, nadgarstki, łokcie. W jego skład wchodzi także specjalny zestaw okularów, dzięki którym możemy doświadczyć różnego rodzaju niepełnosprawności wzroku, słuchawki ograniczające słuch. Do tego, no naprawdę ten sprzęt jest naprawdę rozległy, tych metod działań i tego metod symulowania jest naprawdę wiele, także zapraszamy również do nas na stronę symulatorium.zut.edu.pl, gdzie można się więcej dowiedzieć o tym sprzęcie. Dziękuję bardzo, to na pewno będzie niesamowite przeżycie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Na ZUT-ie działa 76 kół naukowych, 6 organizacji studenckich, jeżeli dobrze pamiętam. Krótko rzecz ujmując, dzieje się, ale tak naprawdę jak jest na tej uczelni, jaki jest klimat, jacy są wykładowcy, wiedzą najlepiej studenci. No i zapytaliśmy jednego z nich. Jest z nami Dawid Kardas. Dzień dobry, witaj. Cześć, witam. Oczywiście tu nie ma przypadków, bo wszystko przygotowaliśmy wcześniej, ale Dawid, czy ty pamiętasz tę sytuację sprzed lat, kiedy byłeś w tym samym miejscu, w którym teraz każdy maturzysta stoi i musiałeś podjąć decyzję i podejmowałeś tę decyzję o uczelni i wybrałeś ZUT. Pamiętasz, jak to było? Tak, pamiętam. Ogólnie ZUT jest kwestią przypadków u mnie, bo składałem na inną uczelnię, niestety się nie dostałem. Teraz jestem z tego dumny, bo przypadek sprawił, że odnalazłem to, co naprawdę chcę robić w życiu. Trafiłem na architekturę, miałem dostać się razem z kolegą, chcieliśmy złożyć papiery, jemu nie wyszło. Nie byłem na początku znany, bo kto wie w wieku 19 czy 20 lat, co chcę robić w życiu. Ja nie wiedziałem, szukałem. Dużo szukałem. No i kwestia przypadku, że wybrałem architekturę. Jestem na 4. roku i myślę, że to był bardzo dobry wybór. Jesteś na swoim miejscu? Zdecydowanie tak. No powiedz mi, jacy są ci wykładowcy, jaki jest klimat na uczelni, czy to są osoby, które stoją na swoich piedestałach naukowych i trzeba się do nich wspinać po drabinie, czy to są bardziej przyjaciele, mentorzy, mistrzowie? Są raczej partnerzy, na takiej zasadzie, że na ZUT-ie mamy dużo wykładowców, którzy są aktywni zawodowo. Nie są ludzie, którzy mówią o teorii, a rzeczywistość to drugie, tylko to są ludzie, którzy prowadzą własne działalności. Od biur czy własnych, czy pracy u innych architektów. Mamy dostęp do wiedzy, którą zdobywa się latami, do doświadczenia, które no jest akurat w naszym przypadku cenne, bo architekt to nie jest łatwy zawód, który odpowiada za bardzo dużo. I dzięki ich doświadczeniu możemy naprawdę bardzo dużo się dowiedzieć, raczej dostać gotowe już na samym starcie. Czy są na piedestale? Nie. Myślę, że nie, że to jest naprawdę nadwyrozpowiedziane. To są naprawdę fajni ludzie, którzy obdarzają nas swoją wiedzą. Mm-hmm. Mm-hmm. To jest ważne, co wspominałeś, że to są praktycy. Że to nie są teoretycy zagadnień, tylko to są praktycy i to są w wielu przypadkach twórcy nowych rozwiązań, patentowanych urządzeń, opatentowanych urządzeń, czy też no, tak jak mówiłem, technologii. Więc to jest też chyba jedyna w życiu okazja spotykać się i współpracować i uczyć się od ludzi tego formatu, bo po studiach to niestety owszem, będzie się można z nimi widywać i spotykać i korzystać z ich wiedzy, ale uwaga, uwaga, za to wszystko się będzie płacić, bo za szkolenia i warsztaty się już później płaci. Więc to jest chyba taka sytuacja, ty to zauważyłeś i ty to doceniasz, jak mówisz, że jesteś na swoim miejscu, ale to jest taka sytuacja wyjątkowa. Powiedz mi, czy gdybyś miał podejmować jeszcze raz decyzję o tym, jaka uczelnia, jaki kierunek studiów,
to byłaby to ta sama decyzja, czy powędrowałbyś gdzieś zupełnie indziej? Nie, to by była ta sama decyzja i jestem z niej zadowolony. Trochę szkoda, że zrobiłem rok przerwy i od razu nie poszedłem na to, no ale no, nie wiedziałem. Ale jestem naprawdę zadowolony z decyzji i chcę się rozwijać w tym kierunku, bo wiem, że to jest to. A co byś powiedział, a co byś dziś powiedział takiemu maturzyście, który stoi przed wyborem i właśnie nas ogląda? Powiedziałbym mu, żeby próbował, że jeżeli coś mu się w głowie pojawiło, to niech tego nie lekceważy, bo z jakiegoś powodu siedzi mu to w głowie. A co chyba jest, to spróbować i żałować, że to nie to, niż nie spróbować, bo to jest gorsze. Bo jest więcej domyślania się, co by było gdyby. Dawid Kardas, student czwartego, dobrze mówię, czwartego roku, tak? Tak. Więc mówi to facet, który ma już doświadczenia. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie. I powoli nasza podróż dobiega końca, ale na koniec jeszcze kilka liczb. Na ZUT studiuje 6 tysięcy osób. Ty możesz być kolejną z nich. 6,5 tysiąca to jest kolejna liczba. Ta liczba określa, ile zarabia przeciętny średnio absolwent ZUT-u. 6,5 tysiąca złotych. Następna liczba do zapamiętania to 17, czyli godzina 17. O tej godzinie rozpoczynają się czaty w chatroomach na stronie do, jak drzwi otwarte, do.zut.edu.pl. Tam specjaliści i przedstawiciele uczelni czekają na ciebie, odpowiedzą na wszystkie pytania, rozwieją wszystkie wątpliwości. Wystarczy, że się zalogujesz, zarejestrujesz i porozmawiasz i popytasz i w efekcie zdecydujesz. Dziękuję, to było fajne spotkanie. No i mam nadzieję nie ostatnie. Do zobaczenia na ZUT-ie.